których się używa. Na przykład w Egipcie mamy do czynienia z instrumentem, który nazywa się argul. Na Sardynii mamy używany do dzisiaj instrument, który nazywa się launedas. Składa się z dwóch przybierek i z jednej długiej piszczałki burdonowej i to wszystko grający trzyma w buzi. Co to jest przebierka? Przebierka to jest ta część z otworami palcowymi. Co jeszcze? I teraz tak, od tego jest stosunkowo niedaleko do dud. Gdyby sobie za przeproszeniem gębę zamienić na worek, mielibyśmy dudy. Tak? I teraz tak, nasze zadanie na dzisiaj przede wszystkim to jest zrobienie stroika. Dlatego to będzie zadanie dla dorosłych, bo tu my używamy ostrych nożyków i nie chciałbym, żeby się dzieci pokaleczyły. I teraz tak, na grupę proszę sobie wybrać po jednej takiej rurce drewnianej. Taka grupa będzie działała? Tak, taka grupa będzie działała. A ja zaraz dam wam trzcinę. Nie, lepiej żeby wchodziła, ale musi wchodzić w przyszłą przebierkę dość luźno, ponieważ my będziemy zawiązywać jeszcze na tym będziemy zawiązywać jeszcze nitkę. A jak przelatuje, to niedobrze, czy całkowicie? Na troszkę innej. Czy długość jest ważna? Długość jest ważna, to jest 50 mm. Okej, okay, 500 mm. Tutaj ja zaraz będę ustawię sobie i zaraz pokażę też, jak to przycinać. Ta jest dobra, będzie nas interesował ten kawałek od tego. Ty, ale...